Witajcie w moim zielonym świecie. Wszystko o roślinach tutaj znajdziecie. A dzisiaj przed Wami taki oto mój biedny egzemplarz storczyka, który zakwitł, ale wszystkie korzenie, te, które były w podłożu, niestety mu zgniły. Więc, żeby go ratować, wyciągnęłam go z podłoża i właśnie w tym filmie pokażę Wam, jak można uratować storczyka, któremu zgniły korzenie w podłożu, ale pod warunkiem, że zostały mu jeszcze korzenie powietrzne. No, ten storczyk ma ładne korzenie powietrzne, ma ładne liście, wypuszcza tutaj jeszcze młodego listeczka, no i kwitnie. No, ale niestety te korzenie w podłożu mu zgniły, więc szybko go wyciągnęłam, żeby go ratować. No i oczywiście jest naprawdę ogromna szansa, że takiego storczyka da się w zupełności uratować i myślę, że nawet jeszcze zachowa tego kwiatka. Więc jeżeli zobaczycie, że w podłożu korzenie zaczynają gnić, to jak najszybciej należy takiego storczyka wyciągnąć, na sucho obciąć wszystkie martwe korzenie. Ja tak zrobiłam, wsadziłam go na jeden dzień do wody, te korzenie powietrzne, żeby się napiły. Tutaj ta zasada sadzenia na sucho akurat nie obowiązuje, no bo w tym przypadku liście u storczyka straciły turgor, więc chciałam, żeby ten turgor odzyskały i dlatego najpierw usunęłam martwe korzenie, te, które znajdowały się w podłożu. Tutaj nawet obcięłam bardzo drastycznie, a te, które pozostały żywe, powietrzne, wsadziłam po prostu do wody. On przez cały dzień się ładnie napił, liście odzyskały turgor i teraz spokojnie mogę go wysadzać do podłoża. Oczywiście ważne jest, żeby przygotować sobie doniczkę dopasowaną wielkością do systemu korzeniowego roślinki. Nie może być absolutnie za duża. No i teraz delikatnie wsadzam te wszystkie korzenie powietrzne do doniczki. W sumie to jest już któryś kolejny mój storczyk, którego ratuję w ten sposób i bardzo dobrze mi się ta metoda sprawdza. I jak te korzenie powietrzne są namoczone, to one są bardziej elastyczne i łatwiej mi tutaj zmieszczą się w doniczce i nie będą się łamały. Także to nie jest w sumie przesadzanie storczyka, tylko reanimacja, można tak to nazwać. Można również mu tutaj wsypać keramzytu. Ja akurat stosuję podłoże, które sobie sama przygotowuję. Jest to mieszanka perlitu, keramzytu, kory sosnowej, chipsów kokosowych i taka mi się bardzo dobrze sprawdza w uprawie falenopsisów. I teraz istotne jest to, żeby to podłoże wsypywać luźno, żeby między korzeniami były szczeliny powietrzne, ponieważ storczyki bardzo lubią, jak powietrze dociera do systemów korzeniowych. Wówczas nie są narażone na gnicie, bo ta woda ma możliwość szybszego odparowania. No i roślinki nam zdrowiej rosną. Zdarzają się przypadki, że przelejemy, czy ktoś przeleje, jak pozostawiamy pod opieką nasze roślinki. Wiadomo, różnie to bywa, więc w takich przypadkach, jeżeli zostały żywe korzenie powietrzne i liście, można ratować się tą metodą. I teraz, żeby fajnie się to całe podłoże rozłożyło w doniczce, wstrząsamy, stukamy. No, chciałabym, żeby to było widać, jak ja tutaj wsypuję to podłoże. Podłoże jest suche. I teraz bezpośrednio po takim przesadzeniu podleję oczywiście tego storczyka, bo
Ja mu wcześniej obcięłam martwe korzenie, a do wody wsadziłam tylko końcówki tych korzeni powietrznych. Także tutaj, gdzie były obcięte te korzenie, ta część absolutnie nie miała styczności z wodą. To też jest ważne, bo ona była obcięta i jeżeli bym ją wsadziła do wody, mogłaby zgnić. Więc sobie wsadziłam tak do miski i końcówki korzeni łapały wodę, tych powietrznych. I tutaj nic się nie stanie, jeżeli te korzenie powietrzne wsadzimy do podłoża, one przejmą rolę tych korzeni, które znajdują się w podłożu, a będą wypuszczały w razie potrzeby nowe korzenie powietrzne. O to się nie ma co martwić. Jak już mówię, ja tą metodą ratowałam niejednego storczyka z powodzeniem. Generalnie storczyki nie potrzebują podłoża, bo rosną sobie przyczepione gdzieś na jakimś drzewie w naturze. My tutaj je wsadzamy do podłoża po prostu dla naszej wygody, no bo łatwo się uprawia storczyki właśnie w podłożu. Równie dobrze można uprawiać na korze, ale trzeba je częściej podlewać i trzeba bardziej koło nich latać. Jak się ma kilka takich storczyków, to można sobie pozwolić, ale jak już ma się uprawę, naprawdę wielu storczyków, wielu rodzajów, no to niestety jest to zbyt uciążliwe. No i jest już roślinka wsadzona, korzonki. Tak to wygląda. Czyli zachowane są przestrzenie tutaj powietrzne. Nie możemy absolutnie nic ugniatać, upychać. To ma być tak luźno. Potem ta roślinka się ładnie ustabilizuje, ale mimo wszystko nawet dobrze wygląda i całkiem ładnie mi się udało ją wsadzić. No i teraz oczywiście ją podleję. Mimo że część tych korzeni, końcówki jak widać, bo ja tutaj wsadziłam tylko końcówki korzeni, żeby nie dotykać tamtego miejsca, gdzie były ucięte te martwe korzenie, a tutaj są suche, żeby ten turgor mi się polepszył, no bo te liście były zupełnie klapnięte, no bo roślinka nie miała czym pobierać wody, ponieważ w ogóle nie miała tych korzeni w podłożu. No i teraz ja ją podleję. W tym celu wsadziłam ją tutaj do takiego pojemniczka, no i oczywiście dokładnie podlewam. Tutaj oczywiście przelała się woda, ale ja sobie w tej wodzie potrzymam tak około godziny, żeby całe podłoże dobrze nasączyło się wodą, no i żeby roślinka się napiła. Teraz już spokojnie mogę to zrobić, no bo tamta część obcięta przeschła, więc nie ma groźby, że coś tam się stanie. Tamtą obciętą część możecie oczywiście zasypać cynamonem. Będzie to większa pewność, że nie wedrze się tam żadna choroba grzybowa. Ja nie obsypałam, bo jak sprawdziłam, tamta część mi bardzo dobrze przeschła, więc stwierdziłam, że nie ma potrzeby obsypywać jej cynamonem. Ale jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to lepiej to zrobić. I jeżeli chodzi o wodę do podlania, absolutnie nie dodawajcie nawozu. Musi to być czysta, miękka woda. Tutaj teraz chodzi o to, żeby nasz storczyk się nawodnił, więc przez jakiś czas, przez miesiąc, przez półtora absolutnie go nie będę nawoziła. I mam nadzieję, że on urośnie pięknie, bo on tutaj wypuszcza młodziutkiego listeczka, no że w miarę udało mi się go wyciągnąć z podłoża i mam nadzieję, że się uratuje. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś problemy ze storczykami, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, a będziemy dociekać, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie piszcie do mnie wiadomości prywatnych, ponieważ ja jestem nimi zasypana, czy nawet na jakichkolwiek portalach społecznościowych nie jestem w stanie na nie odpowiadać, ale jeżeli chodzi o wszelkie pytania w komentarzach, to jak najbardziej. Tutaj zaglądam częściej,
I tutaj nie mam aż takiego zasypu wiadomości i pytań, więc spokojnie w komentarzach będę odpowiadać. Także mam nadzieję, że ta metoda Wam się przyda i że uratujecie w ten sposób niejednego storczyka. Serdecznie pozdrawiam, do kolejnego filmu i pa, pa!